a ja zaczynam, bo nie lubię jak live przez pierwsze 15 minut wszyscy się witają i tak dalej, jakby przejdźmy już do rzeczy. Cieszę się, że jesteście i naprawdę licznie przybywacie. Z takich informacji organizacyjnych, live potrwa maksymalnie godzinę, jeśli uda mi się szybciej cały materiał, no to przedstawię go szybciej. Potrzebujecie co? Kartki, bo będziemy rysować, będzie dużo ćwiczeń praktycznych, długopis, kto ma kredki, można zabrać kredki, bo zawsze wtedy wszystko fajnie można oznaczyć. Do tego polecam dużo wody i kawę. Ja dzisiaj piję kawę według 5 przemian. Na moim fanpage'u wstawiałam przepis. No dobrze, tematem dzisiejszego live'a będzie to, jak chudnąć głową, bo jako psychodietetyk zauważyłam, że z tym najczęściej mamy problem. Tak naprawdę przez lata pracy w gabinecie z moimi pacjentami zauważyłam, że to nie jest do końca tak, że gotowy jadłospis rozwiązuje wszystkie problemy. Jeśli kiedykolwiek miałeś, wrażenie, że jesteś takim błędem w kole odchudzania, że przychodzisz na jedną dietę, chudniesz, ale potem zaraz te kilogramy wracają, pojawia się jeszcze większa frustracja. Jeszcze raz przystępujesz do diety, jeszcze raz taki efekt jojo i cały czas tak naprawdę czujesz, że to Ci przerasta i jesteś w tym błędem kole odchudzania. Jeśli tak, to ten live jest idealny dla Ciebie. Podpowiem, jak chudnąć od strony głowy. I będzie na pewno praktycznie, będzie merytorycznie i będzie konkretnie, czyli tak jak lubię. Dużo dzisiaj będziemy razem rozpisywać, ćwiczyć. Ja też się postaram jak najbardziej wszystko obrazowo przedstawić. Ja mega lubię metafory, bo wtedy jest nam dużo łatwiej zapamiętać. Patrzę, czy... O, widzę Wasze komentarze. O, ich jest dużo, a nie wiedziałam, że tutaj... Widzicie, Grażyna technologii dopiero się skapnęła, że tutaj można, że trzeba przewijać, żeby czytać komentarze. No dobra. Kartki mamy? Mamy kartki? No to zaczynamy. Szybciutko, raz, dwa. Okej. To teraz tak. Poproszę, ja już się wcześniej przygotowałam z moją kartką. Poproszę, żebyście narysowali stół. To może być taki ładniejszy stół niż mój stół. I będziemy sobie o tym rozmawiać, jak zgubić zbędny balast, czyli takie nadprogramowe kilogramy. A aby to zrobić, będziemy odcinać kolejno cztery nogi, które w różnych kolorach sobie oznaczyłam, z tego stołu, po to, żeby zrzucić ten zbędny balast pod postacią tkanki tłuszczowej. Ja sobie swoje notatki biorę, żeby o niczym na pewno nie zapomnieć. Dajcie proszę znać, czy macie kartki, długopisy, rysujemy stół i startujemy. I teraz pierwszą odnogę tego stołu nazwiemy myśleniem dychotomicznym. Co oznacza ta nazwa? Myślenie dychotomiczne to jest takie myślenie zero-jedynkowe, czyli wszystko albo nic, czyli dzielę swoje życie na dwa okresy, okres fit i okres karnawału. Okres fit to jest taki, że ćwiczę, jem zdrowo, odmawiam sobie alkoholu, dużo się nawadniam, wysypiam, nie wiem, medytuję. Natomiast okres karnawału jest taki, że nie, że na przykład przestaję tylko zdrowo jeść, ale od razu jak mówię, no dobra, no to jak już nie jem zdrowo, no to przecież się nie opłaca ćwiczyć i wtedy tak te lody czy pizza wleci na róż. No i tak naprawdę z tego okresu takiego na 100%, gdzie idzie wszystko idealnie, przechodzimy w ten okres karnawału. No i co robić? Takie myślenie zero-jedynkowe nie prowadzi nas niestety do niczego, bo tak naprawdę z każdym kolejnym razem mamy takie poczucie porażki, że znowu mi się nie udało, że jestem beznadziejna, że to niby jest takie proste, przecież wszyscy mówią, chcesz schudnąć, po prostu mniej jedz, więcej ćwicz. Jednak to nie jest takie proste. Tak naprawdę, gdyby rozwiązaniem naszych problemów z nadprogramowymi kilogramami była dieta, to tak naprawdę każdy po otrzymaniu od dietetyka jadłospisu by po prostu był szczupły i zdrowy. Jednak jak wiecie, nie jest to takie proste. Zatem co trzeba zrobić? Wyeliminować takie myślenie dychotomiczne, czyli wszystko albo nic. Jak to zrobić? Przede wszystkim przestań dzielić swoje życie na ten okres fit i okres karnawału. Skup się na takich mniejszych aspektach. Ja często mówię, że mniej znaczy więcej. Nie wiem jak Ty, ale ja na przykład nienawidzę sprzątać, jestem daleką od perfekcji panią domu. I teraz tak, jak powiem sobie, ok, jest sobota i muszę sprzątnąć całe mieszkanie,
to po prostu mi się kompletnie odechciewa. To wtedy zaraz bardzo chętnie zrobię statystykę do doktoratu, bardzo chętnie, nie wiem, wyjdę i posprzątam trawnik u sąsiada, obojętnie. Jak mam taki wielki cel właśnie, jak posprzątać całą chatę, to naprawdę mi się odechciewa. Ale jak sobie rozłożę to na takie malutkie etapy, czyli na przykład dzisiaj posprzątam sobie szafkę na buty. No to, no, tak sobie myślę, no dobra, szafka na buty, no tak 10 minut roboty, no dam radę, no co to jest, nie? No i wtedy posprzątam sobie tą szafkę na buty i jestem z siebie taka dumna. Mówię, Jezu, perfekcyjna pani domu, posprzątałam szafkę na buty. Jak mi tak wspaniale idzie, to może wyczyszczę jeszcze ten pojemnik, gdzie sztućce leżą i jeszcze to robię, i jeszcze to, i mam ochotę na więcej, jestem zmotywowana. A w momencie, gdy mówię sobie, kurde, muszę posprzątać całe mieszkanie, to mi się odechciewa. I tak samo jest z naszymi celami. Jeśli wymagamy od siebie właśnie tego bycia fit na 100%, to często nam się odechciewa i przy pierwszym takim podwinięciu się naszej nogi tak naprawdę już rezygnujemy. Dlatego podziel sobie ten cel na mniejsze etapy. To jest właśnie rozwiązanie pierwszego problemu, bo do każdego problemu na tym live'ie dam konkretne rozwiązania, które możesz wprowadzić. Także pamiętaj, mieszkanie a szafka. Ten cel warto, żeby był mniejszy. Ja to bardzo często opowiadam na przykładzie treningu, bo no, jestem mamą 4-miesięcznej Neli, więc no, tego czasu do trenowania jakby nie mam zbyt wiele, bo raz macierzyństwo, dwa prowadzę dwie firmy, piszę artykuły na media społecznościowe, do tego zajęcia na uczelni ze studentami doktora, trochę się tego zbiera i nie mam dużo czasu na treningi. Jednak chcę być w formie, postanowiłam sobie, żeby moje treningi trwały 20 minut i w momencie, gdy miałabym na to poświęcić godzinę, no to nie zawsze by mi się udało, byłabym sfrustrowana, że nie robię planu, a tak ja sobie zakładam, że będę ćwiczyła 20 minut. I często jest tak, że skończę te 20 minut, mówię, no dobra, może jeszcze troszeczkę, jeszcze może 5 minut, albo jeszcze może te dwa ćwiczenia, albo dwie serie, albo jeszcze jak biegam, no to jeszcze jedną rundę sobie zrobię i mam większą motywację. Także nie dzielę swojego... Nie dziel swojego jakby życia na ten fit i na karnawał. Rozłóż swoje cele na takie mniejsze etapy, bo mniej znaczy więcej. I uwierz mi, że wtedy będziesz miała większą motywację do osiągania tego celu i przede wszystkim no, nie poddasz się, bo mniej znaczy często więcej i lepiej, jakby jak ja to mówię, że też zrobione jest lepsze od idealnego. Więc no, ja sobie zdaję sprawę, że mi trening godzinny przyniósłby lepsze efekty, jeśli chodzi o sylwetkę, o zdrowie i tak dalej, ale z drugiej strony nie zawsze by mi się udało go zrobić, czyli lepiej ja wolę sobie to na mniej rozdzielić i po prostu praktykować. Tak samo z odżywianiem, bo często jako psychodietetyk zachęcam do jedzenia uważnego, czyli tak zwanego mindful eating. Czyli jak jem posiłek, to nie używam telefonu komórkowego, nie przeglądam Instagrama, nie przeglądam Facebooka. Mam nadzieję, że teraz też słuchając mnie nikt nie je. Nie czytam książki, nie oglądam telewizji, tylko wszystkie swoje zmysły skoncentruję na jedzeniu. Na tym posiłku myślę sobie, jak on smakuje, jak on pachnie, jak on wygląda. Przeżuwam świadomie, biorę kolejny kęs dopiero wtedy, gdy połknę ten pierwszy. To jest właśnie uważne jedzenie. No i czasem ktoś mówi, no dobra Karolina, no ale ja tutaj praca, dzieci, wszystko tego, to jak ja mam jeść uważnie? Ja mówię, nie wymagaj od siebie, żebyś każdy posiłek jadł, czy jadła w tym nurcie mindful eating, jeśli na ten moment to jest trudne. Wyznacz sobie chociaż jeden posiłek, który uda Ci się zjeść uważnie. I bardzo często moi pacjenci wybierali na przykład śniadanie, gdzie wstawali przed dzieciakami, albo z kolei na przykład kolację, gdzie już byli po pracy i był większy komfort i spokój tego jedzenia. Więc zobaczcie, nawet jakby już wprowadzenie chociaż jednego posiłku w nurcie tego mindful eating będzie tym dobrym krokiem do przodu i przynajmniej nie myślę, że o Jezu, muszę być na 100% fit i wszystkie posiłki jeść uważnie, bo jak nie, to nie będzie się liczyło. Nie. Każdy kolejny krok się liczy. Okej, okay. Widzę, patrzę na Wasze komentarze, super, tak live zapiszemy jak najbardziej. Będzie dostępne na wydarzeniu, ja też Was uwielbiam. No dobra, lecimy dalej. To jest pierwsza odnoga tego stołu, opisaliście już, potem będę prosiła o foteczki Waszych pięknych rysunków. To idziemy dalej. Numer dwa, to jest tak zwane myślenie sabotujące. To jest takie myślenie, gdzie, o Jezu, miałam iść na trening i jestem leniwą dupą, znowu mi się nie udało. Albo,
ojejku, miałam przejść na dietę, a dzisiaj właśnie zjadłam całą tabliczkę czekolady, jestem beznadziejna, nic mi się nie udaje, nic mi się w życiu nie uda i nigdy nie schudnę. Czy to jest myślenie, które wspiera, czy które sabotuje właśnie ten cel? Sabotuje. I zachęcam do tego, żeby zmienić ten rodzaj myślenia sabotującego na wspierające. Podam przykład. Postanowiłam sobie w poniedziałek, bo to często się dzieje w poniedziałki, że przejdę na dietę i będę się ruszać. Codziennie nie będę się ruszać. No i udało mi się to w poniedziałek, udało mi się we wtorek, w środę, no, zrobiłam krótszy trening, bo nie miałam aż tyle czasu. W czwartek nie udało mi się zrobić treningu. No w piątek zrobiłam, ale też krótszy, a w sobotę stwierdziłam, że Jezu, miałam ćwiczyć codziennie, mi się nie udało, więc w ogóle bez sensu już ćwiczyć przez ten weekend i w ogóle zamówię sobie pizzę. No właśnie, i takie myślenie, że znowu mi się nie udało, tak naprawdę nas nie zmotywuje. Natomiast jak się pomyślę sobie, no dobra, no to jakby okej, miałam ćwiczyć codziennie, nie udało mi się codziennie, ale tak naprawdę co, zrobiłam trening w poniedziałek, wtorek, w środę i w piątek zrobiłam po pół treningu według mojego planu, no to i tak jest więcej przecież, dużo więcej niż w porównaniu do zeszłego tygodnia, gdzie nie ćwiczyłam w ogóle. I o to chodzi, żeby zmieniać to myślenie sabotujące na myślenie wspierające. Pamiętaj o tym, żeby tak naprawdę bardziej doceniać się za te drobne kroki, które robisz, bo w momencie, gdy ustalisz sobie właśnie ten plan taki na 100% i coś się nie uda i pomyślisz, jestem beznadziejna, to tak naprawdę zaraz porzucasz wszystko. A co, gdyby zmienić tą myśl na bardziej wspierającą? No podwinęła mi się noga, no miałam mięśniaste, ale babcia zrobiła taką pyszną szarlotkę, że zjadłam. Zjadłam kawałek, no nie będę się teraz samobiczować, to jest jedno odstępstwo. Tak naprawdę nic się nie stało, poprawiam koronę i zasuwam dalej w kierunku swojego celu, czyli tak naprawdę mam stosunek do siebie bardziej taki wybaczający, czyli zmieniam to myślenie właśnie sabotujące w bardziej wspierające. I jak już jesteśmy przy tej drugiej odnodze naszego stołu, czyli tym myśleniu sabotującym, o tutaj, można sobie, tu było, czekajcie, bo ja, aha, tu było myślenie dychotomiczne, zero-jedynkowe. Dalej piszemy właśnie to myślenie sabotujące i zmieniamy myśli sabotujące, MS, zmieniamy w, strzałkę zrobimy, w myśli wspierające właśnie. To tylko jedno odstępstwo, mogę iść dalej swoim planem, nic się nie stało, każdemu się zdarza podwinięcie nogi, nie ma sukcesu bez porażki i tak dalej. I zachęcam tutaj sobie do wpisania w nawiasie ćwiczenia, jakim jest kalendarz. Dobra, właśnie tutaj wszystko, co czytam, co piszecie. Ćwiczenie kalendarz polega na tym, że jak macie taki kalendarz w telefonie, chociaż ja jestem taką zwolenniczką właśnie rysowania, pisania, list, do planów i tak dalej, bo jakoś tak jak to ręcznie robimy, to tak bardziej działa. I warto sobie na takim kalendarzu, na przykład wydrukowanym, albo jak macie jeszcze takie biurkowe kalendarze, nie wiem, czy ktoś ma, ja już takich nie mam niestety, ale zaznaczać sobie te dni, w których udało Ci się zrealizować cel i te dni zaznaczamy na zielono. I teraz, jeśli Twoim celem na przykład jest, bardzo lubię czekoladę i jem ją codziennie i to nie są trzy kostki, bo trzy kostki tylko mnie zdenerwują, to musi być cała tabliczka, wtedy jestem zadowolona z siebie, zadowolony. No to jeśli Twoim celem jest ograniczyć tą czekoladę, to nie wymaga się od siebie, że jeśli jesz czekoladę 7 dni w tygodniu, że nagle będziesz zero razy w tygodniu jeść, no bo to jest zbyt duży cel i ciężki do realizacji i tak naprawdę znowu prowadzi do tego błędnego koła odchudzania, uczucia frustracji, porażki, że się nie udało i że muszę wszystko zaczynać jeszcze raz. Więc zacznij sobie na zielono w tym kalendarzu zaznaczać dni, w których udało Ci się nie zjeść tej czekolady. I zobaczysz, że tak naprawdę z miesiąca na miesiąc tych dni zielonych będzie coraz więcej i to jest bardzo fajne i chodzi o to w zwalczaniu, w rozwiązaniu tego problemu, jakim jest to myślenie sabotujące, żeby zacząć doceniać się za te małe sukcesy, czyli tak naprawdę z miesiąca na miesiąc zobaczysz, że tych dni dobrych jest więcej w stosunku do złych i o to chodzi. Już sama zmiana proporcji z dni zdrowych do niezdrowych jest Twoim sukcesem. I już kończąc tą drugą odnogę tego stołu, zmień swoje myślenie na wspierające. Pomyśl o takiej sytuacji, że Twój kolega czy Twoja koleżanka przeżywa bardzo ciężkie chwile.
właśnie się rozwiodła, przytyła 10 kg, ma migreny, nie ma w ogóle motywacji, dziecko nie może chodzić do przedszkola, jest ciągle chore, no to co powiesz jej? Ty ofermo? W ogóle jesteś taką nieudaczniczką, nic ci w życiu nie wychodzi, znowu ci się nie udało, jesteś beznadziejna i w ogóle ogarnij się. Bo my często właśnie tak mówimy do samych siebie, a fajnie się do siebie zwracać jak do takiego najlepszego przyjaciela, który jest właśnie w potrzebie powiedzieć: rozumiem, że masz taki ciężki teraz moment, każdemu się to w życiu zdarza, pamiętaj, że to minie, czy mogę ci w jakikolwiek sposób pomóc i tak dalej. I zachęcam was do tego, żebyście dla siebie też byli bardziej tacy przyjacielscy, żebyście nie samobiczowali się tym myśleniem, że właśnie znowu mi się nie udało, jestem beznadziejna, jestem do bani i tak dalej. Czytam wasze komentarze. Książka kupiona. O, się cieszę bardzo. Dużo rzeczy, o których mówię, bardziej jeszcze szerzej omawiam w swojej książce Wschód dietetyka, czyli jak wyjść z błędnego koła odchudzania. Jest teraz na promce. Minus 50% na stronie wydawnictwa. Okej. Okay. Spróbuj zmniejszyć jakość, mi piszecie, ale Grażyna technologii nie potrafi takich rzeczy robić. Także będzie jak ma być. Pomysł z kalendarzem się bardzo sprawdza. Super, Kamila. Dzięki, że to napisałaś, bo właśnie o to chodzi. Nie chcę, żebyście od siebie wymagali, że nie wiem, po jednym live'ie, czy po nawet dostaniu diety od dietetyka, tak się zmieni wasze życie. To wszystko jest proces i jak ostatnio tłumaczyłam na swoim Instagramie, na przykładzie to gry The Sims, ja lubię przykłady, więc dużo będę operowała takimi obrazowymi przykładami, że w Simsach czy w jakiejś innej grze, na przykład napiszcie mi w komentarzach, czy ktoś też gra w Heroes of Might and Magic 3, tak jak ja, są kody i po wpisaniu kodu tak naprawdę nagle dostajemy takie mnóstwo pieniędzy i jak ja grałam w Simsy i używałam kodów, to tak naprawdę okej, okay, kupiłam sobie tą najlepszą, nie wiem, kanapę, drogocenną rzeźbę i tak dalej, ale taka gra mi się szybko nudziła. A gdy grałam w ten sposób, że zaczynałam od marnego mieszkania, ale miałam bibliotekę, czytałam dużo książek, bo tam chyba się w Simsach czytało książki. Dzięki temu dostawałam kolejne awanse w pracy, mogłam zarabiać więcej pieniędzy i dzięki temu mogłam sobie kupować lepsze sprzęty, to tak naprawdę to mi przynosiło więcej radości. Czyli o to chodzi właśnie, żeby pokochać proces. Nie szukaj nigdy takiego czegoś jak właśnie ten kod w grze, czyli jak jakaś magiczna tabletka, którą weźmiesz i nagle będziesz super fit, sprawny, zdrowy, sprawna, zdrowa. Chodzi o to, żeby pokochać ten proces i już doceniać te małe rzeczy, więc bardzo polecam to ćwiczenie kalendarza. Ja teraz na tym live'ie chcę wam podać jak najwięcej tych technik, ale tak naprawdę twoja praca zacznie się wtedy, kiedy ten live się skończy i te wszystkie narzędzia będziesz musiała wykorzystać w swoim życiu, czyli usiąść i dużo w tych rozpisek sobie zrobić, tak samo jak to ćwiczenie kalendarza polecam. Dobra, czytam komentarze. Dajcie proszę, o, są tutaj fani Heroes, pozdrawiam, wczoraj nawet graliście i w Simsów i Heroes, mój człowiek. Dobra, czyli mamy już dwie odnogi omówione, prawda? Było to myślenie dychotomiczne, myślenie sabotujące, czyli już pół tego stołu odcinamy, ale jednak ta tkanka tłuszczowa jeszcze jest, jeszcze mamy te nadprogramowe kilogramy, więc jeszcze będzie trzeba obciąć dwie nogi i przestawiać to swoje myślenie i chudnąć swoją głową. No dobra, bierzemy wszyscy łyczek wody i lecimy dalej. Kolejnym problemem takim, który utrudnia ci odchudzanie, jest myślenie, bo ja mam problem z dietą, albo bo ze mną jest coś nie tak. Wszystko jest z tobą w porządku. Po prostu to, co do tej pory próbowałeś, nie przyniosło efektu, ale z tobą jest wszystko w porządku, po prostu szukaj dalej, a ja ci tych rozwiązań dam mnóstwo, tylko wybierz chociaż jedno, które wprowadzisz w swoje życie zamiast tysiąca, które tak naprawdę potrwają przez tydzień. Czyli myślenie, mam problem z dietą, albo we mnie jest problem. I teraz rysujemy. Rysujemy sobie na kartce, mi już trochę brakuje kartek, ale poradzę sobie. Rysujemy drzewo i ja poproszę was, żeby to było takie drzewo. Aha, to jest ta końcówka ołówka, tą drugą byłoby mi trudno. Robimy taki pień, konar. Chcę, żeby to drzewo miało owoce oraz żeby to drzewo miało korzenie. Dobra, proszę się nie śmiejcie z moich rysunków. Ja mam znacznie dużo więcej talentów niż talent do rysowania. Nie wiem, czy widać. O, to jest piękne drzewo. Jestem z niego bardzo dumna.
Naprawdę. No z plastyki nie miałam piątki. Pamiętam, jak była w podstawówce technika i trzeba było coś uszyć i moja mama mi uszyła na takim szydełku w domu i ja potem poszłam, pokazałam, to było tak pięknie uszyte. Pani mówi, no dobrze, no to poleć jeszcze jeden taki szlaczek. I potem tak krzywo zrobiłam i dostałam chyba trójkę zamiast piątki. To mam traumę do tej pory. No ale trudno. Mam nadzieję, że wybaczycie ten rysunek. Czyli teraz tak, są tutaj owoce na tym rysunku. I jest pień. Kurde, o, jest pień, no nie widać. I są korzenie. Mam nadzieję, że u Was to wygląda ładniej niż u mnie. Książka jest genialna, jestem w trakcie. Dziękuję bardzo. Nie staram się wdrożyć techniki, tylko wdrożę je, zrobię wszystko, żeby je wdrożyć. Już samo słownictwo ma znaczenie. No dobra, czyli moi drodzy, teraz pomyślmy. Nadprogramowe kilogramy, które tak bardzo chcemy zwalczyć i nad którymi się tak bardzo koncentrujemy. Gdzie one są na tym drzewie? Napiszcie mi proszę, gdzie? Czy to są te owoce? Czy to jest pień? Czy to jest korzeń? No właśnie, te zbędne kilogramy, na których się, Wy jesteście zajęci rysowaniem, pewnie Wasze drzewa będą dużo piękniejsze niż moje. My się bardzo często koncentrujemy na tych kilogramach, tak? Tym, ile ważymy, na tym, ile mamy tej tkanki tłuszczowej. Natomiast to są tylko owoce. I co mam zrobić, jeśli chcę zmienić owoce? No mówcie, mówcie, co ja mam zrobić? No mam się zająć korzeniami, bo tak naprawdę każde problemy mają gdzieś swoje korzenie. Tak jak mamy całą górę lodową. No pięknie piszecie, pięknie moje zdolne bestie. No właśnie, i teraz tak, podpisujemy to swoje piękne drzewo i moje pseudopiękne i robimy strzałeczkę, że owoce to są kilogramy. Pień to jest nasze zachowanie. Natomiast korzeń to jest źródło problemu. To jest inaczej przyczyna. I teraz ja zawsze jestem zwolenniczką działania przyczynowego, a nie objawowego. Bo tak naprawdę jakby danie diety jest często działaniem objawowym. Tak samo jak boli mnie głowa, tak? No to jak biorę tabletkę na ból głowy, no to tak naprawdę działam tylko objawowo. Zdecydowanie lepiej dojść do przyczyny, czyli może tego, że boli mnie głowa, bo jestem odwodniona. Może porozciągam sobie mięśnie karku, mięśnie mostkowo-obojczykowo-sutkowe i przez to mi puści napięcie w głowę. Może są jakieś pokarmy, których ja nie toleruję, przez to mnie boli głowa. Może przez jakiegoś znajomego czy członka rodziny boli mnie głowa. O to chodzi właśnie, żeby, czy tam nie mam kontaktu ze świeżym powietrzem i dlatego boli mnie głowa. Chodzi o to, żeby zawsze działać przyczynowo, a nie objawowo. No dobrze, okej, więc już wiemy, że praca będzie nie na owocach, a na korzeniach tego drzewa. I podam Wam tutaj przykład, bo ja lubię mówić tak obrazowo. Podczas wielu konsultacji tak naprawdę każdy z moich pacjentów miał zawsze inną historię. I moją rolą było poszukanie tego korzenia, czyli tak naprawdę dlaczego coś robimy. Tak naprawdę jak jest osoba uzależniona od alkoholu, to co powoduje picie alkoholu? Albo jak mamy osobę palącą papierosy, to co jej daje palenie tych papierosów? Powiecie przyjemność, ale ja powiem jeszcze ważniejszą rzecz. Redukcja napięcia. To jest tak, jakbym miała w punkt powiedzieć, to właśnie to redukuje napięcie. Napięcie, które w nas wzrasta. I oczywiście można sobie robić różne rzeczy dla redukcji napięcia, tak? Często mówię o takiej liście przyjemności, czy jakichś takich czynnościach, które nas relaksują, odprężają, obniżają napięcie, czy to rozmowa z kimś bliskim, odprężająca kąpiel, kubek gorącej herbaty, medytacja, techniki oddechowe. Dla niektórych to jest, nie wiem, pójście do kosmetyczki czy fryzjera, chociaż dla mnie to jest stresujące, nie lubię takich rzeczy robić, czy czytanie książki, oglądanie Netflixa, granie w gry i inne rzeczy, to można robić, tylko tak naprawdę to wszystko jest objawowe. Natomiast co będzie przyczyną? Przyczyną będzie dotarcie do tego korzenia, czyli tak naprawdę zastanowienie się, co powoduje moje napięcie, bo mamy pewien taki wyzwalacz, bodziec, naszą reakcję oraz nagrodę, czyli może być tak, że bodźcem jest sytuacja w pracy, że mój szef zwala na mnie tonę różnych papierów
I przez to w pracy zaczynam, jakby tak się denerwuję, jestem tak poirytowana, że po prostu aż zjem te wszystkie krówki, co są dla klientów przygotowane, żeby obniżyć to swoje napięcie, i mam nagrodę w postaci właśnie uczucia odprężenia, redukcji napięcia, ale jest tylko chwilowe, bo jak dobrze wiecie, pewnie z własnego życia, że tak naprawdę zaraz potem pojawiają się wyrzuty sumienia, że nie byłam głodna, a tyle zjadłam, i tak naprawdę przynosi to odwrotny efekt. Więc tak naprawdę to, co jest najważniejsze, to jest dotarcie do tego źródła problemu, bo nawet jak najlepszy na świecie dietetyk rozpisze Ci najlepszą na świecie dietę i plan suplementacyjny, no to zobacz, to nic nie da, bo nie rozwiążesz tej sytuacji problemowej. Więc zdecydowanie lepiej jest popracować na przykład nad swoją asertywnością i powiedzeniem tego, że do swojego szefa: dobrze, to dziękuję za te nowe obowiązki. W takim razie z jakich obowiązków aktualnych mam zrezygnować, żeby zająć się tym nowym, tak? Tak samo jeśli, nie wiem, no załóżmy, jest Wigilia Bożego Narodzenia i cały czas rodzina zjeżdża się do Ciebie i tak naprawdę masz tego dosyć, bo Ty latasz, gotujesz, sprzątasz, a to jest tak, wszyscy mówią, że to jest taka tradycja, że ta rodzina u Ciebie się spotyka, a Tobie to nie odpowiada. I co jeszcze to mogą być za sytuacje? Co tutaj piszecie? Właśnie, czy pocieszanie się za niskie poczucie własnej wartości. I o to chodzi, że dochodzimy do źródła tego problemu. Bardzo często jest tak, że na przykład moi pacjenci mówią, że albo wiążą wagę ze swoim poczuciem własnej wartości. Czyli na przykład, jak schudnę, to uwierzę w siebie i poznam, nie wiem, rycerza na białym koniu, moje życie będzie wspaniałe. I bardzo często jest tak, że oczywiście wprowadzamy dietę, suplementację, te kilogramy lecą, ale ja ciągle słyszę: dobra, jeszcze trochę schudnę i będzie lepiej, jeszcze trochę schudnę. Nie, tak naprawdę warto zacząć od tego, żeby budować to swoje poczucie własnej, w ogóle teraz zmieniam temat, ale dobra, było pytanie, więc powiem, budować swoje poczucie własnej wartości, bo waga nie rozwiąże tego problemu. Jak ja sobie tak naprawdę z tym radzę? To wszystko musi wychodzić od Was samych, bo ja często słyszę: o Jezu, Karolina, bo Ty masz takiego fajnego faceta, który Cię docenia i tak dalej, ale tak naprawdę, wiecie co, czasem jest tak, że na pewno znacie jakąś taką super szczupłą osobę, która wygląda pięknie, i mówicie: Jezu, jak Ty pięknie wyglądasz, jesteś taka śliczna, i tak dalej. Ja mówię: nie, no coś Ty, przestań w ogóle. Mówicie jej: a masz ładną sukienkę. Mówi: nie, to jest stara, masz ładne włosy. Nie, co Ty, już byłam pół roku wcześniej u fryzjera. Kojarzycie takie sytuacje? Poczucie własnej wartości ma wychodzić od siebie. Ja na przykład nigdy nie mam tak, że pytam się mojego Łukasza 10 tysięcy razy: kochanie, a jak ja wyglądam w tej sukience? A jak w tym wyglądam? A jak w tym wyglądam? Nigdy tak nie robię. Mówię: kochanie, zobacz, jak ja pięknie wyglądam dzisiaj. Także to wychodzi od mnie samej. I tak naprawdę poczucie własnej wartości często jakby nie zaczyna się tam z tego jakby wyglądu zewnętrznego. To tak naprawdę ma iść od naszego środka. I jakbym miała dać takie proste ćwiczenie, które pomoże Ci małymi kroczkami budować to poczucie własnej wartości, to, żeby na przykład codziennie rano w swoim dzienniku przemiany, do którego zachęcam, wypisywać takie 3 rzeczy, z których jestem dumny, z których jestem dumna. To mogą być na początku, no okej, bo niektórzy sobie napiszą, nie wiem, mam piękne paznokcie, piękne oczy, włosy, biust, pośladki, nie wiadomo co, ale to może mogą być takie rzeczy takie naprawdę niezwiązane z wyglądem zewnętrznym, czyli jestem z Ciebie dumna, bo tak naprawdę, nie wiem, jak jechałam, były korki, to wpuściłam wiele samochodów, albo pomogłam komuś bezinteresownie w pracy, bo jestem z Ciebie dumna, bo posprzątałam szafkę na buty i tak dalej. Ja na przykład mam tak, że właśnie cały dzień jestem z siebie dumna właściwie. Doceniam się za te wszystkie takie małe rzeczy, które ja zrobię, i tak naprawdę sobie myślę: no dobra, naprawdę nie musiałam posprzątać tej szafki na buty, a ja to zrobiłam, jestem z siebie taka dumna. Albo kurczę, udało mi się, jestem cały dzień sama z dzieckiem, a udało mi się, nie wiem, ugotować zdrowy obiad, czy udało mi się przeczytać trochę książki. I tak naprawdę warto jest się chwalić za wszystko. Ja wiem, że dla niektórych to jest przesada i pomyślą sobie: Boże, nienormalna ta gruszecka, ale to jest fajne, to działa i to buduje to poczucie własnej wartości, i to jest dochodzenie do tego korzenia. Czyli do źródła tego problemu, bo znowu powtarzam, z Tobą jest wszystko okej, to nie Ty masz problem, to nie jest problem z dietą, po prostu techniki, które do tej pory stosowałaś nie przyniosły efektu i nie skupiałaś się na tym korzeniu. I teraz
jakie będzie zadanie w związku z tym. Tak naprawdę, jak już macie to piękne drzewko narysowane, to tak naprawdę, jeśli chodzi o każdy korzeń, to każdy korzeń zachęcam Cię do bycia szczerym wobec siebie, tak, bo jakby nie musicie mi tego nic prezentować, ale wypisać sobie to, co jest źródłem w życiu Twojego napięcia. Ale jesteście mili, mogę to przeczytać na głos? Jak można być tak pozytywnym człowiekiem? Jesteś wspaniała, już mam zeszły poranek. Dzięki, Wy też jesteście super. I tak możecie właśnie do siebie samych mówić. No dobra, no to co? Zrobiliśmy teraz te korzenie. I ja wiem, że Wy teraz w trakcie tego szybkiego live'a nie zdążycie wszystkich wypisać, ale ja Was zachęcam do szczerości, bo tak naprawdę jeśli masz na przykład problem z relacjami z swoim mężem, albo masz jakieś, no nie wiem, relacje, w których ktoś Cię bardzo zranił i nie potrafisz mu wybaczyć. Tak naprawdę odpowiedz sobie na pytanie, kogo ja w tym momencie ranię? Kogo ja ranię, jak ja się gniewam? Kogo? Nie? Właśnie, no, to jest takie uczucie, gdzie my się mścimy na swoim zdrowiu za jakąś głupotę innych. Tak naprawdę im szybciej wybaczysz, im szybciej to puścisz, to zejdzie z siebie to napięcie, więc zachęcam do ciebie do tego, żeby dochodzić do tych korzeni. I tak naprawdę, jeśli to są problemy, bardzo często są relacje. I właśnie zachęcam do tego, żeby no, pracować nad tymi relacjami, bo nagle się okaże, że żadna dieta ci nie jest potrzebna. Ja właśnie chcę cię przekonać, że żadna dieta tobie jest niepotrzebna i żaden dietetyk ci jest niepotrzebny. To jest właśnie moja rola. Tak samo jak napisałam w książce, moją rolą jest to, żebyś już nigdy nie musiał być na diecie. Tak samo no, ważne jest w tych relacjach bycie też asertywnym, stawianie granic, mówienie nie, albo w ogóle no, wyrażanie swoich potrzeb. No bo wiecie, no, to tak samo jest jak na przykład z seksem. No, jeśli masz słaby seks, a nie mówisz tego, co ci sprawia przyjemność, co lubisz robić, no to jak masz mieć dobry, tak? Tak samo jest w relacjach takich na co dzień, że mów o tym, co czujesz, o swoich potrzebach, ale nie atakowanie, bo ty jesteś taki, taki i taki. Bo to od razu tej osoby drugiej po prostu piana poleci i będzie wściekła i w ogóle nie prowadzi to do rozmowy. Ale wiesz co, jak tak niesprawiedliwie mnie oceniłeś, że ty byłeś w pracy, a ja tu nic nie robię, tylko jestem z dziećmi cały dzień w domu, no to zrobiło mi się smutno. Oczekiwałabym, abyś, i tu konkretnie, tak, bardziej docenił mnie za to, co ja robię, żebyś zauważył, czy żebyśmy się podzielili obowiązkami tak, że ja robię to, ty robisz to. Chodzi o to, żeby jasno mówić, czy to do kogoś, nie wiem, w pracy, z waszych relacji, jeśli macie taką osobę, która, nie wiem, koleżankę, która do was dzwoni i mówisz do tej koleżanki, wiesz co, no tak się źle czuję, boli mnie głowa. A ona mówi, ciebie boli głowa? Jezu, przecież ja mam od tygodnia migrenę i w ogóle to bla, 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 bla. No to zastanów się, czy taka relacja jest dobra dla ciebie i czy to nie buduje w tobie napięcia, bo każdy z nas zna taki temat właśnie, jak jesteśmy przy tej trzeciej odnodze stołu, bo ja tutaj cały czas chcę nas umiejscawiać w tym stole. I masz tak naprawdę wokół siebie takie toksyczne osoby, no to tak naprawdę bardzo często to, co ci pomoże w złej relacji z jedzeniem, to jest rozwiązanie właśnie tych problemów relacyjnych. I jeśli to są wasi znajomi, no to znajomi to nie jest rodzina, nie jesteście skazani na siebie do końca życia, nawet na męża nie jesteś skazany do końca życia. Więc tak naprawdę chodzi o to, żebyśmy pracowali nad tymi relacjami i oczywiście no, czasem jest tak, że można jakiś kontakt odciąć, bo to jest po prostu wasz znajomy i dla własnego zdrowia psychicznego warto to zrobić. Ja kiedyś miałam tak, że po prostu miałam tylu znajomych, że w ogóle szok i tak się fajnie czułam, a tak naprawdę to nie były dla mnie dobre relacje. I dopiero jak je odcięłam, teraz jestem dużo szczęśliwsza, bo swoje przyjaciółki jestem w stanie policzyć na palcach jednej ręki, ale wolę mieć takie nie, jakby nie ilość, a jakość się liczy, prawdziwe relacje niż toksycznych ludzi, którzy tak naprawdę, wiecie, nie życzą dobrze, zazdroszczą i tak dalej. No a co zrobić w momencie takim, że nasza rodzina na przykład jest toksyczna, nie? No bo okej, okay, można z jakimś tam znajomym zerwać kontakt, no ale czasem jest tak, że to rodzina, jakby w rodzinie jest ta toksyczna osoba. Często na swoim Instastories, na Instagramie Fit Gruszecka opowiadam o takich rozmowach przy stole, czy jak ktoś ci mówi, a kiedy znajdziesz chłopaka, kiedy będziesz miał dziewczynę, a kiedy ślub,
a kiedy pierwsze dziecko, a kiedy drugie dziecko, a czemu tak czekasz z tym drugim dzieckiem, a czemu nie weźmiesz za siebie, nie przejdziesz na jakąś dietę, czyli takie komentarze wścibskie, gdzie tak jak często mówię, ktoś po prostu może chce mieć dzieci, ale nie może zajść w ciążę, ma problem zdrowotny i tak dalej, to w takiej sytuacji warto powiedzieć, wiesz co, nie czuję się komfortowo, gdy mnie o to pytasz, to jest dla mnie zbyt osobiste pytanie. Jeśli będę się chciała tym z Tobą podzielić, to na pewno Ci o tym powiem, tak? Albo ciociu, jak ktoś chce już naprawdę wyjaśnić, to ciociu, ja rozumiem Twoje dobre intencje i zaciekawienie naszym życiem małżeńskim. Chcę Ci powiedzieć, że się staramy, póki co nie wychodzi, ale jak się uda, to Ci na pewno o tym poinformuję. Też w przypadku toksycznych osób ja sobie zawsze tak wizualizuję, że zakładam na siebie taki płaszcz i stan emocjonalny kogoś nie musi być stanem emocjonalnym moim. Często też ludzie mnie pytają, inna Karola, ale a co, bo ja się boję, co pomyślą inni. Bo to mnie najbardziej stresuje właśnie, co inni o mnie pomyślą, że ja nie wiem, ja się szkole robię, czytam jakąś książkę z psychodietetyki, czy jestem na live'ie i powiedzą, co, myślisz, że ten live Ci pomoże, że w końcu schudniesz? Zapomnij, na pewno znowu skończysz tą samą czekoladą. I czyli tak jakby cały czas komentują, krytykują Ci i tak dalej, to pomyślmy sobie, dlaczego w ogóle, ja w ogóle zawsze podziwiam, że hejterzy mają czas, żeby w ogóle, wiecie, żeby... no poświęcić swój czas i żeby napisać coś. Ja raz byłam pod wrażeniem, bo gdzieś ktoś na jakimś forum mnie oznaczył, że ja robię tutaj doktorat na uczelni medycznej, a występowałam wtedy na jakimś kongresie naturoterapii, czyli takich bardziej, no wiecie, no, naturalnych metod leczenia i w ogóle ja byłam w szoku, jak czytałam ten komentarz, że ktoś sobie zadał w ogóle tyle trudu, naprawdę to był dla mnie taki komplement, że zadał sobie tyle trudu, żeby moją biografię, mój życiorys sprawdzić, na jakiej uczelni robię doktorat, na jaki temat i tu, gdzie występuję, na jakiej konferencji, także jak myślicie, odpowiedzcie mi na to pytanie. Dlaczego ludzie są hejterami? Dlaczego Was krytykują? Dlaczego każdy jakby Wasz krok w kierunku rozwoju jest komentowany? Dlaczego? Napiszcie mi. Ja chętnie przeczytam, czy wiecie dlaczego. Jeszcze mam łyczek kawy. Dobra, jeszcze piszecie, więc ja już powiem, bo nie mogę wytrzymać. A, dobra. Mógłby ktoś wziąć, rzucić link do ostatniej książki Karoli? To potem Wam wrzucę. No dobra, bardziej ich ciekawi życie innych, tak, bo ich jest marne, bardzo dobrze, Wiktoria. Są zazdrośni, mają komplementy, o kompleksy pewnie chodzić. Zazdrość, niepewność siebie, zazdrość. No dokładnie, moje zdolne bestie, o to chodzi. I ja zawsze tak naprawdę, jak widzę taki komentarz, a wiem, że na moich profilach tych komentarzy będzie coraz więcej, bo ja coraz bardziej będę się rozwijała, już mam pomysł na kolejne książki, kolejne działania na YouTubie, podcast i tak dalej, więc ja sobie zdaję sprawę, że im więcej robimy, tym bardziej narażamy się na krytykę. Tak naprawdę nie byłabyś krytykowana, gdybyś nic nie robiła. Czy fajne jest takie życie, nic nie robić, nie wychylać się? Ja takiego życia nie chcę. Więc tak naprawdę jak widzę jakieś takie osoby krytykujące, wiecznie narzekające, takie kwestionujące każdy Twój ruch, to tak naprawdę mi jest tych osób żal, bo ja w ogóle sobie myślę, jejku, ich życie musi być takie smutne. Tak w ogóle na przykład są takie osoby, które, wiecie, tylko plotkują, nie? No to ja sobie myślę, jest jakieś, że ich życie musi być przykre, że no tym się muszą karmić, nie mają żadnej rozrywki w życiu, czy tylko obgadywanie innych, albo osoby, które mówią Ci niemiłe komentarze, zamiast wspierać się w Twoim sukcesie, ciągną w dół, to one są zazdrosne, bo tak naprawdę każdy z nas ma to samo. Każdy z nas ma tyle samo. I ja, i Ty, my mamy tyle samo. Moja doba i Twoja doba trwa 24 godziny, tak? I ktoś może pomyśleć sobie, dobra, aha, Ty trenujesz na siłowni i skomentować, wiesz, te odżywki białkowe, co Ty bierzesz, to jest taka chemia, te w ogóle sterydy na proteiny, te sterydy to jest masakra, jak Ty to możesz robić, albo znowu przechodzisz na dietę, znowu Ci się nie uda, nie schudniesz, bo tak naprawdę to są zazdrosne osoby, które też by mogły swój czas poświęcić na próbę. Bo tak naprawdę, jak już powiedziałam, z Tobą jest wszystko w porządku. To nic, że próbowałaś do tej pory 60 razy nową dietę. Po prostu znasz 60 rozwiązań, które się nie sprawdzają. Tak samo jak Edison musiał popełnić 999 razy błąd, żeby wynaleźć tą żarówkę, tak? I każda próba tak naprawdę Cię zbliża do sukcesu i nie bój się popełniać porażek. Tak naprawdę
kto z nas w życiu przeżył wiele ciężkich chwil, to tak naprawdę one bardzo często dają nam tą siłę. Tak samo próby nas, kolejne próby i to, że podminęła nam się noga, sprawia, że się uczymy. Więc przyjmijcie proszę moją postawę taką, żeby takim ludziom, którzy tylko krytykują, no współczuć, że mają tak niską samoocenę, że mają tak nieciekawe życie, że zazdroszczą. No, u mnie się takie współczucie budzi i jak też u was się to właśnie obudzi, to będzie wam lepiej sobie radzić z takimi osobami i pamiętajcie, że emocje tych osób nie muszą być twoimi emocjami. Pamiętaj o tym, tak? Załóż sobie też, tak jak ja sobie wizualizuję ten płaszcz ochronny, to są emocje tej osoby. Czasem jest tak, że raz pracowałam w takim klubie fitness i recepcjonistka mi powiedziała, Jezu Karolina, mam taki zrąbany kumór. Ja mówię, co się stało? No przyszła taka klientka i ona tutaj całe pomyje na mnie wylała i w ogóle ja nic nie zrobiłam, naprawdę nic nie zrobiłam, a ona na mnie wybuchła. No to czasem mi pomaga w takich sytuacjach takie empatia, zrozumienie, że kurczę, no wiesz, no przykro, że tak zrobiła, nie powinna tak robić absolutnie, jakby nie jesteś niczemu winna i nie zasługujesz na takie traktowanie, jednak mi pomaga takie pomyślenie sobie, no może akurat, nie wiem, spotkałem coś przykrego, może się, nie wiem, dowiedziała, że mąż ją zdradza, coś jest nie tak z dzieckiem, no obojętnie. Oczywiście nie powinna. Nie powinna tak się traktować, to jest niesprawiedliwe, ale może coś w jej życiu stało się przykrego i gdyby mi się to stało, to ja może bym dużo gorzej zareagowała. No dobra, mamy to, tak? Także ja bym chciała, żebyście tą trzecią odnogę, żebyście do tego podeszli sobie, jak się skończy live, tak wiecie, serio, i sobie rozpisali te rzeczy, czyli jakie jakby, jakie są przyczyny tego wzrostu mojego napięcia, czy to są jakieś toksyczne relacje i konkretnie, jak będziecie pisać mało konkretnie, to nie rozwiążecie problemu. Konkretnie człowiek, jaka relacja, jakie słowa i dopiero rozmowa, mówienie o swoich odczuciach, o swoich emocjach bez atakowania rozwiąże te problemy. I tak naprawdę do każdego korzenia można sobie zrobić strzałeczki i wypisać rozwiązanie. Ja nie namawiam, żebyście robili to teraz, bo ja chcę ten live wykorzystać, żeby dać wam jak najwięcej technik, jak najwięcej gotowych narzędzi, ale po prostu sobie to wszystko przeróbcie, też wszystkie ćwiczenia. Dobra, czytam komentarze, tutaj ktoś mówi, że ma kłopoty z odbiorem, ale u was jest ok, dobra. Mam nadzieję, że u większości będzie ok. Jak jest problem, to proszę odświeżyć. No to co, już owaliliśmy trzy nogi naszego stołu, szukam stołu, jest stół i została nam, a zobaczcie, jakie ładne kolorki sobie zrobiłam, też zachęcam was do kolorków, znalazłam swoje stare kredki. I teraz skupimy się na czwartej odnodze. Czyli to jest takie właśnie myślenie pod tytułem chcę zadowolić wszystkich, czyli myślenie i mówienie a no bo inni to, bo inni tamto. I tak naprawdę ciężko się zmotywować, jeśli ta motywacja nie jest wewnętrzna, tylko jest zewnętrzna. I na przykład w moim centrum dietetyki Elite, to my mamy tak, że jak na przykład dzwoni żona i mówi, żeby chciała swojego męża zapisać na konsultację, no to u nas pani na rejestracji mówi, no dobrze, nie ma problemu, ale proszę, niech mąż sam zadzwoni, tak? Chodzi o to, żebyśmy nigdy nie zmuszali kogoś innego, ale nawet sami siebie, bo nie wiem, bo mąż mi mówi, ty tłusta, taka i taka i taka. Tak naprawdę motywacja zewnętrzna nie zadziała. Będziesz zmotywowana czy zmotywowany przez 7 dni, a potem tak naprawdę nic z tego nie wyniknie. No i właśnie, co wtedy robić? Dojść do swojej motywacji wewnętrznej i opowiem wam taką historię. Bo ja robię takie obrazowe przykłady, metafory, można wtedy łatwo zapamiętać. Ta sytuacja ma miejsce w, wyobraźmy sobie, szkołę podstawową. No i jest chłopiec, który tak naprawdę jest z dobrego domu, dobrze się uczy, ma dobre oceny, dostaje stypendium. No i inne dzieci, trochę zazdrosne, mówią cały czas kujon, 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 ty kujonie, ty kujonie. I on tak naprawdę, no wkurza się go, no wkurza, nie jest to dla niego komfortowe, że tak na niego jakby mówią. No ale wszystkie komunikaty z jego strony nie działają. Interwencja nauczycieli nie działa, interwencja rodziców nie działa, a nawet jeszcze nasila problem, że te wyzwiska są częściej, bo wiecie, jak to na przykład się coś dzieciom zabroni, to jeszcze jest bardziej atrakcyjne wtedy, prawda? Więc cały czas te dzieci go przyzywały, ty kujon, 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 kujon. Więc on wpadł na taki pomysł. Do tej swojej klasy. To było takich tam kilku chłopaczków, którzy tak wołali. I powiedział im tak, w poniedziałek był i powiedział im, słuchajcie, za każde przezwisko kujon
dam Wam po 5 zł. Za każde jedno, każdemu z Was dam po 5 zł. Oni sobie myślą, kurde, jest nas 5, trochę się wykosztuje, ale no, przecież lubimy tak krzyczeć, to czemu mamy nie krzyczeć, jak jeszcze można zarobić? No to krzyczeli, kujon, on mi zapłacił. Nadszedł wtorek, powiedział, dobra, słuchajcie, oczywiście z mojej strony deal jest aktualny. Nadal będę Wam płacił za każde przyzwisko, ale już teraz tylko złotówkę. No oni sobie myślą, no złotówkę, no było 5 zł, to stary, trochę dużo mniej. Chcieli przeliczyć, ile to jest procent mniej, ale nie byli w stanie. Ja też nie jestem w stanie. Więc powiedzieli, no ale dobra, no lepiej złotówkę niż nic, prawda? No to dalej krzyczeli, kujon. Nadeszła środa i powiedziałem, słuchajcie, moje kieszonkowe się kończy, nie mam dużo kasy, więc dzisiaj za każde przezwisko będę w stanie Wam dać tylko 10 groszy. No to już było tak, 10 groszy, czy to się opłaca? No dobra, ale myślę, no dobra, jak krzykniesz 10 razy, no to już będzie złotówka. No dobra, no to pokrzyczymy. No to krzyczeli. I nadszedł czwartek, więc powiedział im, słuchajcie, nie mam już kasy. Skończyło mi się kieszonkowe, nie mam już stypendium i ja nie będę mógł Wam płacić za kolejne wyzwiska. To oni powiedzieli, teraz to się nam nie opłaca krzyczeć. I co? Jaki jest morał z tej historii? Napiszcie mi, jaki jest morał historii. Już powiem, bo nie mogę wytrzymać. Morał tej historii jest taki, że bardzo często motywacja zewnętrzna zabija tą wewnętrzną idącą do środka. Czyli on wprowadzi ten czynnik zewnętrzny, nagle się okazało, że no, potem to przestało być atrakcyjne. Haha, procenty matematyczne, problem mojego życia, mojego też. No właśnie, i o to chodzi, tak? Czyli najważniejsza motywacja, jakby... Jeśli to będzie od wewnątrz szło od Ciebie, no to nie będziesz potrzebować żadnej motywacji. I bardzo Ci proszę o zrobienie takiego ćwiczenia. Czyli jesteśmy przy tej czwartej od nocy i bardzo proszę Cię o zrobienie takiego ćwiczenia, żebyś wiedziała, jakie jest Twoje why, czyli dlaczego to chcesz wszystko robić. Why, dlaczego? Czyli piszemy to ćwiczenie i robimy tak zwaną kartę korzyści. A tutaj Artur, słuchajcie, taka fajna dyskusja, mogę się nad niej skupić. Artur, motywację wewnętrzną najlepiej jest wyrabiać stawiając sobie wielkie cele. Małe cele nie dadzą Ci tej energii. I teraz widzę tutaj, że mężczyźni mają inaczej i tak dalej. Słuchajcie, każdy z nas, tak jak tu jesteśmy, jest już 350 osób, każdy z nas ma inaczej. I ja zawsze powtarzam, że narzędzie, które u Ciebie działa, jest doskonałym narzędziem, tak? I tu nie ma co się kłócić, nie lepsze, mniejsze, czy cele, lepiej wielkie cele. I to tak naprawdę to, co funkcjonuje u Ciebie, jest najlepszą dla Ciebie techniką. Ja też tak się śmieję, że na przykład, mój Łukasz się ze mnie śmieje, że ja na przykład czytam książkę bardzo długo, bo ja lubię czytać 3 książki naraz i jeszcze jak karmię czytam, więc no, czytam na miarę swoich możliwości. A on to sobie woli zrobić 52 books challenge, że na każdy tydzień roku i na książkę taki duży cel. Ja bym na przykład sobie założyła taki cel i bym w danym tygodniu nie zdążyła przeczytać tej książki, bym była w ogóle już zestresowana. Jezu, no nie udało mi się, kurde, mogłam sobie mniej założyć i tak dalej. I to jest okej, każdy z nas, ktoś może wolić wysokie cele, ktoś może wolać takie mniejsze te cele i tak naprawdę to, co się sprawdza u Ciebie, to stosuj. Wracając do tego ćwiczenia, które chciałam, żebyście zrobili. To jest tak zwana właśnie lista, która pomoże Ci się dowiedzieć why, dojść do tej motywacji wewnętrznej. I to ma być karta korzyści, czyli zastanów się, jakie korzyści przyniesie Ci jakby właśnie osiągnięcie tego celu. I tutaj... Jak mnie słuchacie, może ktoś nie ma mieć wcale na celu odchudzanie. Może ktoś mieć na celu, na przykład, nie wiem, pozbyć się, załóżmy, wzdęć, pozbyć się problemów skórnych i wtedy jakby też chce się odżywiać zdrowo, ale jego celem nie jest odchudzanie. Albo możemy mieć cel bycia bardziej aktywną osobą fizycznie, żeby, nie wiem, nie męczyć się przy wejściu na schodach, bo jest mi wtedy wstyd i tak dalej. Albo chcę mieć lepszą formę, bo nie lubię jeździć windą, bo nie lubię small talku i nie chcę się męczyć chodzić po schodach. Jakby to jest Twoje, to ma być Twoje. Ja Ci tutaj nie będę podpowiadała, co to może być. Bo tak naprawdę powiem Wam też o takiej historii. Miałam pacjentkę, którą prowadziłam podczas przygotowań ale do ciąży, ona zaszła w ciąży, jakby potem po tej ciąży udało się jakby schudnąć, ale potem tak naprawdę z miesiąca na miesiąc tak naprawdę no te kilogramy wracały, czuła się coraz gorzej, ale tak no nie mogła się na nowo zmotywować i jakby zaczęłyśmy rozmawiać o tym, co jest dla niej ważne i okazało się, że taką jej najsilniejszą motywacją wewnętrzną jest to, żeby
no, zajść na przykład w ciążę, żeby urodzić zdrowe dziecko, bo tam były różne komplikacje jakby podczas pierwszej ciąży i to było dla niej takim właśnie bardzo dużym, dużym motywacją wewnętrzną, więc jak będziecie to rozpisywać sobie, to nie ma być teraz. Jak ten live się skończy, to wtedy zacznie się Wasza praca tak naprawdę. Ja Wam po prostu daję dużo różnych rozwiązań, technik, narzędzi praktycznych, które możecie sobie wykorzystać, ale ta praca jest później, więc wypisz sobie szczerze tak naprawdę takie rzeczy, dlaczego chcę to, dlaczego właśnie chcę to robić. Przykład z windą, tak. Co tu piszesz? Świetnie, słuchaj i rysuję, pisuję ten stół. No właśnie, ja lubię tak pracować obrazowo, bo fajnie wtedy wszystko się zapamiętuje. Cieszę się, że poświęcasz swój czas, o tyle energii od razu nabiera się. Aha, ja słuchajcie, również się cieszę, przyznam Wam się teraz, że tak jak trzaskałam jeszcze w ciąży i wcześniej dużo live'ów, tak teraz nie jestem w stanie tego robić dużo, bo dla mnie to jest cała organizacja, nakarmić wcześniej dziecko, potem ktoś się musi nim zająć, tu mi Łukasz wszystko musi podłączać, więc to nie jest takie proste, także cieszę się bardzo, że doceniacie, ja też się bardzo doceniam za to. Więc zrób proszę to ćwiczenie. Aby dojść do tej motywacji wewnętrznej, wiedzieć why, czyli dlaczego to ja wszystko robię, bo ja będę sobie myślała, że chcę to wszystko robić, żeby po prostu mniej ważyć, no to kurczę, no to po 3 tygodniach, jak będzie faza plato, że mi stoją kilogramy, no to nie będę miała motywacji do tego, żeby dalej się zdrowo odżywiać czy ćwiczyć, jak to tak naprawdę moim tym celem są kilogramy. Jak sobie pomyślę o czymś, co jest dla mnie ważne, tak samo jak nawet z mężczyznami rozmawiałam, że nie wiem, chcą ćwiczyć, żeby lepiej wyglądać, bo no ciężko jest im w jakąś relację wejść, bo się wstydzą, jak to będzie no w łóżku, jak ja jestem taki chudy, jak patyk, to tamto. I chodzi o to, że to ma być coś takiego, sorry, że tak macham tym ołówkiem, to ma być coś takiego, co jest ważne dla Ciebie. I właśnie ta czwarta odnoga pomoże dojść do takiej tej motywacji wewnętrznej, bo jeśli myślisz, że właśnie chcieć zadowolić innych, no, to Ci się od razu nie uda. Pierwszym krokiem takim do nieszczęścia jest chcieć, żeby wszyscy Cię lubili. Ja wczoraj na swoim fanpage'u napisałam taki tam post, jak skończysz kwarantannę, wybierz A, plus 10 kilo, B, rozwiedziona, C, upchnę dzieci do okna życia, D, jako alkoholiczka, alkoholik i tak dalej. No i to wrzuciłam, wiadomo, napisałam też oczywiście traktować z przymrużeniem oka, to nie jest na serio i tak dalej. Ktoś mi napisał, o, że generalnie to Cię muszę odlajkować, bo po prostu żenujący jest Twój poziom humoru i tak dalej. No i ja tak sobie myślę, no i super, przecież jest taka cudowna opcja, jak unfollow, jak wspaniale dla Ciebie, jak wspaniale dla mnie, że ona jest, bo nie będziesz musieć mnie oglądać, mojego poczucia humoru, a ja dzięki temu gromadzę wokół siebie odbiorców z takimi samymi zainteresowaniami, z takimi samymi wartościami, z takim samym poczuciem dystansu, z takim samym poczuciem humoru i dla mnie to jest wspaniale, że nie będziemy się wzajemnie obserwować. I ja mam w sobie takie podejście, że no nie jestem zupą pomidorową, żeby każdy mnie lubił i też Wam polecam takie mieć podejście i tak naprawdę nawet jak właśnie macie, załóżmy, jakieś inne zdanie niż ktoś, tak, no to jakby okej, okay, Ty możesz mieć swoje zdanie, ja mogę mieć swoje zdanie i dla nas dwojga jest miejsce na tym świecie i to jest piękne, więc nie starajcie się naprawdę zadowolić wszystkich wokół i już tutaj nadchodzi koniec tego live'a i ja chciałabym powiedzieć Wam o takiej jednej najważniejszej rzeczy, bo my czasem, to my kobiety zwłaszcza tak mamy, nie? Że chcemy zadowolić wszystkich wokół, być idealną partnerką, idealną mamą, pracownikiem, ambitnym, perfekcyjną panią domu i tak dalej. Staramy się, wiecie, no, typ matki Teresy, zadowolić wszystkich wokół, a zapominamy tak naprawdę o samym siebie. Jak ktoś mnie pyta, Gruszecka, ale skąd Ty masz tyle pozytywnej energii, tyle szczęścia i w ogóle, bo to od Ciebie bije, jak Ty to robisz? To ja mówię, no ja zaczynam od siebie, od swoich potrzeb, bo zdrowy egoizm to jest coś, co wpłynie korzystnie na nasze zdrowie i na nasze samopoczucie i ja nie mam napięcia, nie muszę go redukować jedzeniem, bo tak naprawdę dbam o swoje potrzeby. Ktoś by mógł powiedzieć, egoistka, nie myśli o innych, ale dopiero, zobaczcie, gdy ja mam zaspokojone wszystkie swoje potrzeby, jak jestem szczęśliwa, to ja wtedy jestem w stanie dzielić się tym szczęściem z innymi. I też Wam życzę takiego właśnie podejścia, tak samo no, jak być dobrym rodzicem, tak, no, dbać o swoje potrzeby, szczęśliwa mama, szczęśliwe dziecko, szczęśliwy tata, szczęśliwe dziecko i zaczynajcie od samych siebie. I ja tu też zawsze podaję taki przykład sytuacji, która jest w samolocie. Jest tam procedura bezpieczeństwa i co się mówi? No, mówi stewardesa, najpierw załóż maskę tlenową sobie,
a potem swojemu dziecku. Dlaczego? Bo jak założę dziecku i mi zabraknie tlenu, ja nawet nie będę mogła dalej mu pomóc, więc zakładajcie tą maskę tlenową w sobie, nie zapominajcie o swoich własnych potrzebach, nie zapominaj o najważniejszej osobie na świecie, jaką jesteś ty. Mam nadzieję, że ten live dla Was wartościowy. Będzie mi mega miło, jak udostępnicie ten live. Bardzo się będę cieszyła wtedy. Mam nadzieję, że troszeczkę Wam dałam takiej pozytywnej energii, podniosłam na duchu, ale też dałam Wam takie już konkretne narzędzie, które można wdrożyć w praktykę. Opaliliśmy razem stół ze zbędnym balastem. Dziękuję za tyle serduszek. Odcięliśmy wszystkie od nogi. Mam nadzieję, że jak zastosujesz te ćwiczenia, tak jak ćwiczenie z tym myśleniem wspierającym, jak ćwiczenie z czym tam jeszcze mieliśmy ćwiczenie? Aha, szafka a mieszkanie, tak? Mniejsze cele, ćwiczenie drzewa, korzeni, jakie jeszcze mieliśmy ćwiczenie? Listę why, to ćwiczenie kalendarza, zmiany tych proporcji, jak to wszystko zastosujesz, to z każdym kolejnym krokiem będzie Ci łatwiej. Ja również Wam bardzo dziękuję i ściskam. Zostańcie sobie na tym wydarzeniu, bo tutaj Edu Wyzwanie to jest wydarzenie darmowe, gdzie każdy z nas poświęca swój czas zupełnie za darmo i możecie korzystać. Oprócz mojego live'a na pewno będzie kilka też wartościowych, także Was ściskam. Przesyłam buziaki, życzę Wam wspaniałej niedzieli. Znajdziecie mnie na Instagramie, na Facebooku, otworzycie lodówkę, tam też będzie gruszecka, także na pewno jeszcze się zobaczymy. Buziaki.